jadę z Permondziakiem na rynek. Umówiłem się z Jarkiem, czyli dzisiaj jazda supermoto. Wczoraj jak jechałem z Berlina, widziałem po prostu dużo supermondziaków. No, na ulicach miasta supermoto to jest piękny widok. W ogóle, no jazda supermoto to mnie zawsze bawiła. Wiadomo, no każdym motocyklem jazda to jest przyjemność, ale supermoto dla mnie to jest pierwsza liga. Mam nadzieję, że się nie spóźnię. Kolega właśnie w swoim supermoto założył nowy wydech. No, zobaczymy, jak to gada. Opony teraz się słabo trochę grzeją, ale dzisiaj jest wyjątkowo piękna pogoda. Jutro już ma się popsuć. Dzisiaj jest 18 stopni, słońce. Dlatego nie mogłem nie skorzystać z takiej okazji. Ale mówię, tak po ulicach Berlina, no ścigacze jak gdyby znikają, pojawiają się supermunciaki. Oj, są motocykliści. Siemano. Supermoto. Dlaczego supermoto? No bo to jest supermoto do wszystkiego. Do lasu, do miasta, trochę w teren. No i można pokonywać też sporo odcinków. Czyli motocykl wszechstronny. No korci mnie na tego KTM-a 690. No zobaczymy. No i co, przyszły tydzień, no już będę zamieniał opony na enduro. Bo już nie wierzę, że będzie taka fajna pogoda jak dzisiaj. Mi się wydaje, że chyba przyjechałem przed czasem. Siemano! Siemano! A ja już myślałem, że przed czasem przyjechałem. Nie, a trochę później jeszcze potankowałem. A, ja na oparach dzisiaj. Na oparach. No, to co, pokażesz ten wydech? No, ale to może gdzieś pojedziemy, co? Bo... A, no dobra. Nie wiem, no to ja pojadę za tobą tam, gdzie będzie można wypróbować wydech. Czyli dzisiaj dwa supermunciaki. No coś go słychać. Coś go słychać. To cały czas nie wiem, co to jest za wydech. Ale ładnie gada. A wcześniej Jarek miał chyba seryjny.
i słuchajcie, jak wyjechały te supermunciaki, nie, wczoraj na Berlin, myślałem, że kurde, mieli te bluzy Grzesaker, nie? I mówię, kurde, to polecą na tym kole, nie? No gdzie tam, nic nie polecieli. I to mnie właśnie zasmuciło i zmartwiło. Dobra miejscówka. O, słychać go coś. Aż piszczy silnik. Dobrze. Brawo? A. Jesteśmy na Lidżu. O, pusty parking. Cały parking nasz. Oj. Dera jest dużo, dużo głośniej, ale słabszy. A teraz jest debekider? Teraz jest założony, no. Ja ci mówiłem, że w tych przelotach chińskich, czyli na Chińczyka postawiłeś. To ci powiem, że i tak, no to kurczę, nie wiem. I tak wszystkie przelot, i tak, a żeby było głośniej, no... Inaczej chodzi no niż tamten, no. Nie? Dla porównania nawet dorzucę. No i patrz, kurde, jest supermoto. I co, na miasto supermotocykl? Nic innego. A ty mówiłeś mi, jak się ubrać, nie? Pytałeś. Słuchaj, no buty chociażby takie, wiesz? Na jazdę miejską. One są ciepłe, wysokie. Ile kosztują? 200 i coś złotych, nie? Buzer, żebyś nie ubierał tego plastikowego, bo to jest takie no, ciężkie, to ci polecam taki Lita, wiesz? Mhm. Nie no, wiem jak. Tak, nie wiem jakie ktoś pieniądze przeznaczyć, nie? No rękawice, no wiesz co, powiem ci, miałem parę gleb na asfalcie, jakoś sobie nic nie pościerałem, nie? No i ochraniacze, no to ja mam takie, wiesz, normalnie takie z materiału tutaj, tu jest taka bulwa. No to taki, no to te, tak. No i buzer, no to fajnie, wiesz, no bo czy
przewrócisz się na asfalt czy coś, to zawsze te łokcie, to wszystko. No wiadomo, no tam jak noga się wykrzywi, no to ci już nic nie pomoże, nie? Ale takie obdzieranie. No i kask, no to masz dobry, nie? To pierwsze co kupiłem. No, ale mówię, rękawice przydają się naprawdę. Nawet, że one są, widzisz, cienkie, no chyba, żebyś na zimę, no to już sobie możesz te grubsze. Zresztą ja mam takie jakieś alpiny, to mogę ci odsprzedać. Ale na ścigacza, ale na zimę dobra. A palce nie będą ten? Nie wystają za mocno albo coś? Palce? Ja próbowałem w jakichś rękawicach, wiesz? To później to było... Jak cofasz, tu się kaczyły, wiesz? Końcówki, a nie, tylko ładnie. No. O to zgaś, bo szkoda wachy. O kurde. Nie no fajnie, no widzę, że masz zadowolenie z jakieś tego. Kierunki zamówiłem, no też jeszcze nie poprzychodziło, nie? Jakieś takie. Aha, lepsze kierunkowskazy. Nie no, wydech jest naprawdę. Może być, jakie pieniądze kosztował? Śmieszne. No, 200 chyba? Nowy. Wszystko tu pasowało, tak? Nic nie musiałeś przerabiać? Ja, no sam rzeźbiłem. Rzeźbiłeś jednak? No. Aha, tu musiałeś poszerzyć. Aha. Ta rurka odtąd jest, nie? Aha. Odtąd, bo oryginalny był gdzieś dotąd. No. Tu w tym miejscu. Tam rurkę dospawałem i tu masz dalej, to też dospawane, nie? Aha. Czyli kurde, jakbyś nie miał spawarki i wiedzy? No to nie zrobisz nic. To nie zrobisz nic. Kurde. No tak. Tu na jeden uchwyt pasował, drugi uchwyt tu jest, nie? Jak był od tego oryginalnego. A, no właśnie, też ominąłeś. To tak jak ja w kładzie zrobiłem na jeden, wiesz? Bo też nie pasowało. No ale co, no trzyma się. Trzyma, no i to jeszcze jak? Ale powiem ci, inne brzmienie ma zupełnie, nie? No. Krejzol. Nie, to jest krejdlet. O kurde. No i co? I następny motocykl jaki? No to jest super moto, nie będzie. A, 350, czy no, idziesz? Zobaczymy. Najpierw mapkę trzeba zrobić, także. Aha. Super. Ale poczekaj, ja zobaczę, czy mam wlepę. Kurde, ci wlepię tutaj. Poczekaj, gdzie najczęściej. Dobra, tutaj. Tutaj ludzie chodzą z tej strony, no to tu. Ja bym ci tutaj dał. Nie, to nie Monstera. Nie, tak bym dał. No i słuchaj, no i teraz jak ja ci tutaj to przykleiłem, to teraz musisz na koło wyrywać. No to jeszcze chwila, najpierw jakiś buzerek, to wtedy mogę zacząć. Bo buzerek? Poczaskać się nie chcę. No to ten ci polecam, ten co mam, Lita, nie? O, no. Widzowie przyjechali. Czekaj, może jeszcze jedną mam, jeszcze jedną, to z drugiej strony chyba, nie? Żeby nie było tak głupio, bo cię będzie przeważać na tą stronę. Ale jeszcze pojeździmy, nie? No, tak, no to. Pogoda jest. Tylko właśnie nie wiem, gdzie się przejechać. Ale jest to śmiga. To pytanie gdzie. Zastanawiałem się teraz, żeby na zimę koła, kostkę założyć, ale nie wiem gdzie. Wiesz co? A dostępne są na te twoje? Są, no. Tak? No. No, tylko nie wiem, czy zostać przy tym rozmiarze, czy też do przodu wtedy 21 cali. Ty masz przód ile? 17 jest teraz. A tył? Też 17. A są dostępne całe koła, na przykład 21 i na tył 18, nie? Aha. Wiesz co, powiem ci tak szczerze, ja bym nie zmieniał. Ja bym... Mi się wydaje, że szkoda kasy, nie? No bo co, zimą... Co, będziesz jeździł zimą? No może coś, trochę. No to, a tylko czy typową kostkę dostaniesz, to tego to nie wiem. Tego nie umiem ci powiedzieć. Jakbyś dostał typową kostkę, taką jak ja mam, ale wątpię, żeby na 17 były. A może ty? Są! To wiesz co? No to tak. Ja bym założył, jak chcesz całą zimę jeździć. Zawsze lepiej, nie? Czy śnieg można się pobawić? Śniegu można się pobawić, nie? Trochę, nie? Bo na tych oponach to jest lipa. No, lipa. Tu już teraz jak jechaliśmy, nie? Tak. No, a jednak kostka, wiesz, ona nie ma takiej przyczepności, ale ona tam... Kostka jest inaczej. Tak się nie wypierdzielisz na kostce, jak...
I lampy nie zrobiłem. Nie, lampy nie zrobiłem. Czekam, aż ty mi zrobisz. Mam lampę, ale podłączałem i nie działa. No słuchaj, jakbyś, to ci poradzę. Jakbyś już kupił większe supermoto, to już wtedy buty bym ci polecał te duże. Tak na razie, no to takie, nie? Ale wiesz, te już wysokie, nie? Bo tutaj to masz za mało miejsca w ogóle na te, na biegi, na to i ten but jest wielki, nie? Bo nie ukrywajmy, że on jest troszkę, no taki kompaktowy, mniejszy, nie? I takim butem wielkim wtedy tu jak tutaj to machniesz, nie? No ciężko by było. Ciężko by było, ale jak już taki, wiesz, taki pełnowymiarowy byś miał, no to... Tylko nie 250 na supermoto, nie? Nie, coś mocniejszego, bo to za mało. No, 250 to jest mało. Tylko 450 to wiesz, żeby się nie wywalił, nie?